Jesteśmy, tak? Witam serdecznie Państwa. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam również obecnych na sali Pana Prezydenta, Pana Wiceprezydenta, Naczelników Wydziałów i pracowników Urzędu Miasta Kalisza, Panią Skarbnik. W chwili obecnej poprzez SMS zostanie wysłany komunikat do Państwa radnych z prośbą o potwierdzenie kworum. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Pani radna Ela Dębska, pan radny Dariusz Grodziński, pan radny Marcin Małecki, pan radny Roman Piotrowski. Czekamy jeszcze za panią radną Elą Dębską i panem radnym Romanem Piotrowskim. Pani radna Elżbieta Dębska. Rozumiem. Mam nadzieję, że pani Elżbieta... A, już jest. Dobrze.
Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 29. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Szanowni Państwo, otrzymaliście 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 29. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 13 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach projektu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 1, osoby młode na rynku pracy, działanie 1.1, wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanego Państwu 22 września. Punktu 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6, rynek pracy, działanie 6.1, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, przekazanego 22 września. Punktu 16. Projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, przekazanego również 22 września. 17. punkt. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, przekazanego w dniu dzisiejszym. Ponadto w dniu dzisiejszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 1, osoby młode na rynku pracy, działanie 1.1, wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Pan radny Grzegorz Chwiałkowski.
Proszę Państwa, zamykam głosowanie. 22 radnych za, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 rynek pracy, działanie 6.1, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radna Magdalena Walczak, pan radny Piotr Broziński. Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Mirosław Gabrysiak. Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan przewodniczący Eskandarwich. Dwadzieścia 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad?
Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 13 arabskim punktów od 14 do 17. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 rzymski. Przyjęcie protokołów z 25, 26, 27 i 28 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołów z 25, 26, 27 i 28 sesji wyłożonych do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołów. Punkt 4 rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcia uchwał w sprawie. Pierwsze. Nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza, strony 1-10 materiałów sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały to inicjatywa obywatelska, która zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Kalisza z września 2018 roku w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej została poddana wymaganej procedurze opiniodawczej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały merytoryczne komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zapraszam serdecznie przedstawiciela wnioskodawcy. Szanowni Państwo, nazywam się Daniel Dudek, jestem pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Jesteśmy obecnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez trzy komisje Rady Miasta naszego projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Zanim przejdę do przypomnienia reform statutu i zaprezentowania ich radnym, którzy nie mieli okazji ich poznać podczas prac komisji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować słuchającym tej sesji przedstawicielom samorządów uczniowskich i wszystkim osobom. Pani Skarbnik, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Panie Przewodniczący Skarżyński. Dziękujemy za konsultowanie naszego projektu. Dzięki pracy takim osobom, którzy brali udział, jak przedstawiciele samorządów uczniowskich, godzinom zbierania podpisów, kiedy de facto te osoby mogły leżeć na drugim końcu Polski na plaży, świadczy to o determinacji tych osób. Zebraliśmy 667 podpisów w tydzień, co daje blisko 100 podpisów dziennie. Takie budowanie tożsamości i przynależności do swoich małych ojczyzn należy zdecydowanie pochwalić, zwłaszcza, że przez blisko 2 lata od zakończenia poprzedniej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta nikt inny tego tematu nie doprowadził dalej niż na konferencje prasowe. Dziękuję, że mogę Was reprezentować. Przeszliśmy naprawdę sporą drogę legislacyjną, żeby znaleźć się dziś tutaj z naszym projektem. Szanowni Państwo, Koliber Kalisz od stycznia tego roku organizował spotkania dla przedstawicieli samorządów uczniowskich z kaliskich szkół średnich, na które były zapraszane różne osobistości działające społecznie. Goście, którzy byli zapraszani, to chociażby pani Agnieszka Gieszcz, Dawid Borowiak. Dzielili się oni z młodymi osobami doświadczeniami oraz wiedzą. Powrót do tych spotkań po wiosennej przerwie spowodowanej pandemią zaowocował stworzeniem projektu nowego statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Dlaczego Młodzieżowa Rada Miasta jest tak ważna? Niestety Kalisz się wyludnia. Młodzi ludzie swoją pierwszą działalność społeczną bądź zawodową podejmują dopiero na studiach. Powoduje to, że wiążą się oni z takimi miastami jak Wrocław, Poznań czy Warszawa, nie czując przynależności do Kalisza. Chcielibyśmy stworzyć takie miejsca jak Młodzieżowa Rada Miasta po to, aby tych najaktywniejszych angażować już tutaj w Kaliszu, na takiej pierwszej płaszczyźnie. Dlatego Młodzieżowa Rada Miasta jest tak ważna. Jedną z pierwszych i najważniejszych czynności reformy Młodzieżowej Rady Miasta było znaczące uproszczenie aktu prawnego wewnętrznego, jakim jest statut. Poprzednia wersja była niemal 3 razy dłuższa niż prezentowany przez nas projekt. Dla młodych ludzi, którzy nie mają do czynienia na co dzień ze skomplikowanymi aktami prawnymi, tak długi i redakcyjnie toporny w odbiorze dokument nie pomagał w działaniu. Zawiłe procedury, formalności i wiele niepotrzebnych zapisów, które regulowały nawet najbardziej oczywiste czynności, powodowały, że młodzież de facto nie zapoznała się z statutem przed przystąpieniem do wyborów.
przypadku skracania tak ważnych dokumentów zawsze pojawia się ryzyko, że zostanie to zrobione w sposób zbyt kontrowersyjny, że wytnie się po prostu za dużo. Aby uniknąć takiej sytuacji, nasz statut wzorowaliśmy na regulaminach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, między innymi czy innych statutach młodzieżowych rad. Dzięki pomocy merytorycznej Wydziału Edukacji czy Radcy Prawnego Kancelarii Rady Miasta jesteśmy w stanie powiedzieć, że nasz statut to nie jest bubel prawny, a dokument przygotowany w sposób odpowiedzialny. Drugą potrzebną zmianą mającą na celu usprawnienie działania Młodzieżowej Rady Miasta jest przekazanie większych kompetencji przewodniczącemu Rady, co wiąże się z nałożeniem na niego bezpośredniej odpowiedzialności za działanie całego organu. Zrezygnowaliśmy z funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, którą pełnił dorosły radny. Ciężar organizacji pracy tego organu będzie w całości przeznaczony i nakierowany na młode osoby, przy oczywiście nadzorze Wydziału Edukacji. Chcąc wykreować przyszłych liderów życia publicznego, musimy dać im większą swobodę do funkcjonowania. Jeżeli chcemy działać skutecznie, to wszelkie pochwały będą skierowane bezpośrednio do tych młodych osób. Jeśli nie, będą musieli się oni przygotować na krytykę publiczną, bez możliwości pozbycia się odpowiedzialności i przerzucenia jej chociażby na opiekunów Rady. Zwiększamy kompetencje przewodniczącego. Będzie on miał możliwość doboru prezydium Rady. Dzięki temu powstanie silny trzon tego organu, który będzie odpowiedzialny za przedkładanie pomysłów, projektów i koordynowanie ich realizacji. W przypadku sytuacji, w której przewodniczący nie będzie wypełniał swoich obowiązków, Rada będzie mogła go odwołać w każdym momencie bez względu większością głosów. Przechodząc do trzeciej reformy, należałoby powiedzieć, że młody człowiek na początku swojej działalności społeczno-politycznej powinien mieć całkowitą wolność w działaniu. Większość naszych rówieśników nie ma jeszcze ukształtowanych poglądów politycznych. Konfrontacji ich z dorosłą polityką i zakulisowymi pojedynkami w tym wieku niczemu nie służy. Ograniczony wpływ dorosłych polityków i swoboda działania dla młodzieży wpłynie korzystnie na realizację celów Młodzieżowej Rady Miasta. Stąd zdecydowaliśmy się, że Młodzieżowa Rada Miasta, że w niej powinny znajdować się osoby nie należące do młodzieżówek partyjnych ani organizacji politycznych. Czwartą reformą jest sposób wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta. Do tej pory wybory były swego rodzaju konkursem popularności, który nie wybierał wcale osób z największymi kompetencjami i pomysłami. Osoba popularna często nie jest osobą najbardziej pracowitą. To powoduje, że poprzedni system wyboru był w dużej mierze wadliwy. Nie mówiąc już o patologicznych sytuacjach, kiedy to, aby dopełnić reprezentację Rady, dyrektorzy szkół wskazywali i popychali młode osoby do uczestniczenia w wyborach. Chcemy to zmienić, wzorujemy się przy tym na wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czy Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. Rekrutacja do tych organów opiera się na wyborze osób mających doświadczenie w działalności społecznej, a sam formularz składający się z czterech części, w którym poza CV opisuje się także swoje cechy charakteru, które mają pomóc w spełnieniu mandatu radnego oraz, co bardzo ważne, realne pomysły, jakie można by przedstawiać później na sesjach Rady Miasta. Sposób doboru radnych do Młodzieżowej Rady Miasta odbywałby się w podobny sposób. Kandydaci do Rady wysyłaliby wypełnione formularze rekrutacyjne, w których zawieraliby własne pomysły na działania oraz doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia. Dzięki temu możliwy byłby wybór osób, które mają potencjał do tworzenia ciekawych projektów, a zebrane pomysły byłyby gotowym zbiorem, które Rada może realizować w czasie swojej kadencji. Wybór dokonywałaby specjalnie do tego wybrana komisja, złożona z prezydenta miasta Kalisza, bądź jego przedstawiciela, przewodniczącego Rady Miasta, naczelnika Wydziału Edukacji, po jednym przedstawicielu z każdego klubu Rady Miasta, przedstawiciela Rady Porządku Publicznego oraz czterech radnych ubiegających kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, o ile zostali oni wyłonieni w uchwale Młodzieżowej Rady Miasta. Skład zespołu oceniającego zapewnia pluralizm i wkład młodzieży w wybór nowych przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Dzięki temu można założyć, że wybór będzie dokonany w sposób transparentny, a w komisji byłyby widoczne pełne spektrum poglądów politycznych. Wybór nastąpi w drodze konsensusu, gdy jednak dyskusja i wybór radnych w ten sposób zawiedzie, bądź pojawią się wątpliwości, odbędzie się głosowanie. Osoby niewybrane w głosowaniu znajdą się na liście rezerwowej, z której możliwa będzie rekrutacja do Młodzieżowej Rady Miasta w przypadku wygaśnięcia mandatu z któregoś z radnych. Często na szkolnych korytarzach pojawiają się osoby z ideami, trafnymi pomysłami, dużymi pokładami energii do działania społecznego, lecz bojące się zderzenia z wyborami. Boją się, że uzyskają niską liczbę głosów i mimo programu do działania zrezygnują ze startu. Co dzieje się ze szkodą dla całej społeczności? Należy to zmienić i nie obawiać się nowych rozwiązań. Ostatnia reforma jest być może jedną z najważniejszych. Poprzednia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta miała nierozwiązywalny problem frekwencyjny.
Na pewnym etapie dochodziło wręcz do tego, że przewodniczący przestał zwoływać sesję młodzieżowej Rady Miasta. Chcemy ukrócić tego typu zachowania. Wprowadziliśmy zapis odbierający z urzędu mandat radnego osobie, która nie stawi się na 3 posiedzenia z rzędu. Dzięki temu nieaktywni członkowie programu nie będą blokować miejsc dla osób, które chcą realizować ciekawe pomysły w mieście, a ciągłość rady pozostanie zachowana. Swojego rodzaju zabezpieczeniem jest także przepis przewidujący sytuację, w której przewodniczący rady nie będzie zwołał obrad przez 2 miesiące. Wówczas jego mandat wygaśnie, a obowiązek zwołania sesji zostanie przekazany przewodniczącemu Rady Miasta. Na tej sesji zostanie wybrany również nowy przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Podsumowując, mam nadzieję, że Państwo dziś pójdziecie w ślady za 3 komisjami – Prawa, Edukacji oraz Budżetu i zagłosujecie za powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta. Taki dobrze funkcjonujący organ może być jednym z pierwszych kroków do aktywizacji młodych osób, realizacji projektów i wydarzeń, które dodatkowo ożywią miasto. A jak wiadomo, wtedy tą wybieraną elitę do Młodzieżowej Rady Miasta będzie łatwiej zatrzymać na pozostałe lata w Kaliszu. Dziękuję bardzo. Chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja myślę, że to bardzo cenna inicjatywa. Miałem okazję i przyjemność tu z Panami również opiniować ten statut, także to bardzo dobra decyzja. Dziękuję za tę inicjatywę. Mam nadzieję, że Rada Miasta przychyli się do tego, by w końcu po tak długiej przerwie młodzi ludzie mieli miejsce do tego, by o naszym mieście rozmawiać. Bardzo się cieszę, że ten dokument jest taki syntetyczny. Cieszy mnie to, że on rzeczywiście idzie w kierunku tego, by tę młodzież jakby maksymalnie aktywizować do tego, żeby właśnie w ramach Młodzieżowej Rady Miasta pracowała. Także bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że jako Przewodniczący Rady Miasta w momencie, kiedy został złożony taki wniosek, też bardzo pozytywnie się do niego odniosłem i odnoszę się do niego cały czas, także szanując inicjatywę, która została tutaj wykazana, szanując pracę młodzieży i szanując rozwiązania, które zaproponowała ta młodzież, również prosiłbym Państwa Radnych o przychylenie się do tego pomysłu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani radna Barbara Oliwiecka, przepraszam, i pani radna Karolina Sadowska, jeżeli mogę prosić o...
Szanowni Państwo, ponieważ to i tak tutaj nie będzie miało wpływu, zamykam głosowanie. 14 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały i gratuluję wnioskodawcom. I no, teraz, Szanowni Państwo, trzeba się zabrać już do rzetelnej pracy na rzecz tej Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Punkt drugi. Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego strony 11 do 101 materiałów sesyjnych. Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych dokonuje się analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Kalisza. Wyniki analizy prezydent miasta Kalisza przekazuje Radzie Miasta Kalisza co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Ocena została zaopiniowana przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i stanowi ona załącznik do uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Tomasz Bezen, pan radny Grzegorz Chwiałkowski, pani radna Barbara Oliwiecka i pani radna Karolina Sadowska. Czekamy jeszcze na oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców, strony 102-124 materiałów sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały wypełnia dyspozycje zawarte w uchwale Rady Miejskiej Kalisza z lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców, a jego szczegóły zawiera szerokie uzasadnienie. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 4. Gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Strona 125-133 materiałów sesyjnych. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła możliwość gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe. Uchwała określa sposób przeznaczenia gromadzonych środków, tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. W obecnym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświatowych, samorządowych jednostek budżetowych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 5. Przekształcenia domu dziecka w Kaliszu w 3 odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej. Strony 134-151 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Obecnie dom dziecka w Kaliszu przeznaczony jest dla 30 wychowanków w budynku głównym przy ulicy Skarszewskiej 3 i 10 wychowanków w filii mieszczącej się przy ulicy Prostej 4/1 w Kaliszu. W związku z powyższym koniecznym staje się przekształcenie domu dziecka w Kaliszu w 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dom dziecka nr 1 zapewni domowi dziecka nr 2 i domowi dziecka nr 3 obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Pan radny Piotr Mroziński. Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6. Ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza, strony 152-166. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, a także wnioski i uwagi zgłaszane do zapisów dotychczas obowiązującej uchwały w czasie jej stosowania spowodowały konieczność nowego unormowania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza. Przyjęte w uchwale rozwiązania są korzystne dla prawidłowego i bardziej efektywnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza i wynajmowania lokali wchodzących w jego skład. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Tomasz Bezen. Zamykam głosowanie. 22 radnych za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do propozycji numer 7, zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz. Strony 167-170 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, organem właściwym do wyznaczania aglomeracji jest Rada Gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest Rada Gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców, to jest Rada Miasta Kalisza. W celu wyznaczenia aglomeracji Kalisz zainteresowane gminy mają obowiązek zawarcia porozumienia. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Widzę, że tutaj ze względów technicznych nie zauważyliśmy, że prosił o głos pan radny Dariusz Grodziński. Niestety mamy go w chwili obecnej, tak, na linii. W związku z tym udzielam głosu panu radnemu, pomimo tego, że trwa głosowanie. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, nie zgłosiłem się wstępnie, dlatego że wyskoczyło mi menu głosowania i kompletnie zasłoniło menu zgłoszenia się do głosu. Stąd to opóźnienie. Natomiast dzwonię, żeby tutaj dokonać jeszcze korekt merytorycznych i pisarskich, bo obawiam się, że wojewoda w Nadzorze niestety nie tą uchwałę, kto nam do poprawki. Chodzi o metryczkę ustawy prawo wodne, która w różnych pozycjach w tej uchwale zawiera datę 2020, 2018 w i 2017 w Gminnictwo. I tak w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy jest dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 310 zmianami. I to jest właściwa metryczka. Ale błędna metryczka jest już w punkcie drugim tego samego paragrafu, gdzie jest dziennik ustaw 2008 roku, 18 i jest pozycja 2268. A w uzasadnieniu do uchwały jest napisane, że to jest nowa ustawa z 2017 roku. Tym bardziej ta ustawa nowa jest z 28 stycznia 2020 roku w pozycji dziennika ustaw 310 z późniejszymi zmianami. I te poprawki trzeba by tutaj wprowadzić. I też w kontekście szczególnie ochrony środowiska i tego wydziału oraz kontrowersji, jeśli chodzi o nadzór i potem skutki finansowe dla mieszkańców, ja też zadaję pytanie, czy prezydent czyta projekt uchwały, zanim go podpisze? Czy wiceprezydent merytoryczny, który odpowiada za ochronę środowiska, nadzoruje dokumenty, które wychodzą z tego wydziału? I czy obsługa prawna Rady Miasta Kalisza, która jest trzecia już w tym roku, także działa skutecznie, żeby takie rzeczy wypytywać i poprawiać? To jest głos w sprawie tej ustawy. Dziękuję. Rozumiem, że pan radny tutaj wskazuje na... Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan radny wskazuje tutaj na pomyłki w tekście uchwały, tak? Nie wiem, czy pan radny jeszcze jest na linii. Przez Komisję Prawa, przez Komisję Rozwoju. Mhm. Rozłączył się pan radny. Szanowni państwo, w związku z tym, że pan radny zgłosił tutaj pomyłki, które według mnie, no ale tutaj musiałbym się zwrócić do pani mecenas, czy to rzeczywiście wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie uchwały, czy to wymaga jakby poprawki. Jeżeli tak, to w takim razie, no, ponieważ jesteśmy w trakcie głosowania, nie wiem, czy tutaj można... Rozumiem. To ja mam taką prośbę. Jesteśmy co prawda w trakcie głosowania, ale to głosowanie nie zostało jakby dokończone. W związku z tym pozwolę sobie anulować je. A ja poproszę państwa radnych i panią mecenas o 15 minut przerwy. Proszę pana radnego Dariusza Grodzińskiego bezpośrednio o telefon do Kancelarii Rady Miasta, żebyśmy ewentualnie te poprawki mogli wprowadzić, czy zastanowić się nad nimi. Ogłaszam 15 minut przerwy.
Technicznym możemy już wznowić transmisję. Tak? No, prosiłbym o. Szanowni Państwo, wznawiam obrady sesji Rady Miasta Kalisza. Prosiłbym panią mecenas o zabranie głosu, jeżeli chodzi o przedmiotowy projekt uchwały. Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o zastrzeżenia pana radnego, tak w pierwszej kolejności chciałabym się odnieść do zastrzeżeń w zakresie uzasadnienia. Uważam, że tutaj te zastrzeżenia nie są uzasadnione, ponieważ ustawa faktycznie jest z 2017 roku, dlatego też nie można było tutaj powołać innej daty. Natomiast zmiany zawarte są w dzienniku ustaw już 2020 roku, co jest też wskazane tutaj w nawiasie, w którym powołujemy tenże dziennik ustaw. W związku z tym my nie możemy tutaj wskazać, że ustawa jest faktycznie z 2020 roku, ponieważ jest 2017, natomiast zmiany, które na podstawie których my podejmujemy dzisiejszą uchwałę, są z 2020 roku, dlatego też dziennik ustaw również jest z tego roku. Natomiast co do uwag w zakresie treści porozumienia, tutaj faktycznie przyznaję rację. W paragrafie pierwszym ustęp drugi został powołany mylnie dziennik ustaw z 2018 roku i tutaj należałoby wnieść poprawkę co do oznaczenia tego dziennika ustaw na poprawny z 2020 roku. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to tą pomyłkę możemy nanieść w chwili obecnej w przedmiotowym projekcie uchwały? Tak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, żeby jednak wszystko tutaj odbywało się zgodnie z duchem i literą prawa, w związku z tym najpierw zaproponuję, żebyśmy przegłosowali tą zmianę, jeżeli chodzi o treść oświadczenia, zmieniając, rozumiem, dziennik ustaw z 2018 roku na dziennik ustaw z roku 2020. Czy mógłbym prosić o dokładnie zapis pozycji, żebyśmy tutaj wszystko... Zaraz będzie to sporządzone.
Zapisane, tak? Szanowni Państwo Radni, najpierw przeprowadzimy głosowanie w sprawie zmiany zgłoszonej przez radnego Dariusza Grodzińskiego dotyczących zapisu paragrafu 1 ustęp 2 porozumienia stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz, powołania podstawy prawnej w miejsce zapisu Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2268 z późniejszymi zmianami, wprowadzić zapis Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 310. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do tego zapisu? Jeżeli nie, przegłosowujemy w chwili obecnej zmianę zaproponowaną przez Pana radnego. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Tomasz Bezen, pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Piotr Mroziński i pan radny Grzegorz Chwiałkowski. Prosiłbym o oddanie głosu. Szanowni Państwo, zamykam głosowanie. 21 radnych za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały wraz z poprawką. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Piotr Mroziński. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z poprawką. Punkt 8. Podział obszaru miasta Kalisza na sektory, strony 171-191 materiałów sesyjnych. Przepraszam.
Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy, liczącej ponad 10 tysięcy mieszkańców, może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Dokonano zatem podziału obszaru miasta na 6 sektorów. Podział ten umożliwi także większą konkurencję na rynku odbioru odpadów komunalnych, przekładającą się na jakość wykonywanych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 rok, strony 192-193. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant. Zgodnie z ustawą corocznie określa się w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, biorąc pod uwagę stawki tych opłat określone we właściwym obwieszczeniu ministra finansów. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Marcin Małecki. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Projekt numer 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, strony 194-220 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2020 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Proszę Panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy wniosek z Miejskiego Zarządu Dróg Miejskich i od Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych o dokonanie pilnych zmian po stronie wydatków budżetu miasta Kalisza. Przygotowaliśmy w związku z tym autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza, którą Państwo omówię i do zatwierdzenia przez Szanowną Radę. Ta autopoprawka i wszystkie wprowadzone zmiany proponowane do wprowadzenia uchwałą zwiększają kwotę wydatków budżetu o kwotę 413 tysięcy złotych do wysokości 765 094 997 57 groszy. Deficyt osiągnął wartość 21 052 291 zł 79 groszy. Z uzasadnienia do autopoprawki wynika konieczność zmian w planie wydatków bieżących. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 tysięcy złotych w związku z niewykorzystaniem środków przez Komendę Powiatową Policji. I tym samym dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z pismem Komendanta Miejskiego Policji, który zwrócił się do Prezydenta Miasta Kalisza o wyrażenie zgody na przekazanie zwróconych środków. Wniosek dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na bazie samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o tę samą kwotę 60 tysięcy złotych. Kolejne zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z wnioskiem złożonym przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Zmniejsza się plan na zadaniu budowa nowej ulicy, połączenie ulicy Księżnej Jolanty od ulicy Częstochowskiej z ulicą Budowlanych o kwotę 2 494 700 zł. W związku ze względów formalnych nie będzie to zadanie realizowane w tym bieżącym roku, tylko przeniesione do realizacji na lata następne. Zmniejsza się plan na zadaniu budowa ulicy Głogowskiej, odcinek od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Smolnej o kwotę 75 tysięcy złotych w związku ze zrealizowaniem i rozliczeniem tego zadania. Zmniejsza się plan na zadaniu pod nazwą Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ulica Kwiatów Polskich o kwotę 65 tysięcy złotych. Też zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Zwiększa się plan na zadaniu budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego o kwotę 140 tysięcy złotych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej robót. I ostatnia zmiana w przedsięwzięciu pod nazwą przebudowa ulicy Śródmiejskiej. Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu na kwotę 2 907 700 zł. Z uwagi na fakt, że w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta złożona przekraczała ustalony w budżecie
plan na tym zadaniu. To wszystkie zmiany, które przedkładam Szanownej Radzie do zatwierdzenia. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Piotr Mroziński, pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. 11 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 11 wstrzymujących. Dziękuję za przyjęcie autopoprawki. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Proszę, oczywiście. Szanowni Państwo, 11 głosów za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący. W związku z tym uchwała nie przeszła. Uchwała budżetowa. Zmiany w uchwale budżetowej wraz z autopoprawką. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Proszę. Wysoka Rado, no ja jestem zaskoczony tym głosowaniem. Nie rozumiem, dlaczego radni w ten sposób się zachowali. Przecież wiedzieli dokładnie, głosując w lipcu przeciwko podwyżkom, że będą konsekwencje finansowe i te pieniądze musimy znaleźć. Dlatego jest to bardzo dziwne i nieodpowiedzialne zachowanie. I chciałbym wszystkich mieszkańców poinformować, że wszyscy ci radni, którzy głosowali przeciwko tej uchwale, są za tym, żeby Kalisz został zalany od kolejnego miesiąca śmieciami. Także bardzo dziękuję tutaj radnym za, właśnie za to odpowiedzialne podejście i bardzo bym prosił, żeby z problemu śmieci, bo myślę, że głównie tutaj ten problem dotyczył kwestii przesunięcia tych środków na uzupełnienie tego systemu gospodarowaniem odpadami, żeby z tego problemu nie robić problemu politycznego, bo to nie jest problem polityczny, tylko problem wszystkich mieszkańców dotykający wszystkich nas. Mamy obowiązek zapewnić tu odpowiedni system odbioru. System kosztuje tyle, ile kosztuje. Jeżeli Państwo radni nie chcecie, żeby podwyższać opłaty za wywóz tych odpadów, żeby mieszkańcy nie odczuli tej podwyżki, trzeba tych pieniędzy znaleźć gdzie indziej w budżecie. Nie odbyło to się kosztem inwestycji, ponieważ dzięki wsparciu rządowemu, dzięki wsparciu pana wojewody, my jesteśmy w stanie wszystkie inwestycje zrealizować. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolę sobie udzielić głosu. Panie Prezydencie, Szanowna Wysoka Rado, ja nie ukrywam, że też jestem zaskoczony, po części zaskoczony, bo po części niestety nie ze względów politycznych, reakcją przy tym głosowaniu. Dobiegały takie głosy związane z tym, że przesunięcie związane z dosypaniem środków finansowych na działanie związane z gospodarką odpadami może budzić wątpliwości. Ale jeżeli przeanalizujemy wszystkie fakty, to zauważymy taką rzecz, że najpierw Wysoka Rada nie zgodziła się na podwyżki cen za odbiór śmieci. Oczywiście wiem, że każdemu radnemu ciężko jest podnieść rękę czy nacisnąć przycisk wówczas, kiedy decyduje o podwyżce, nawet jeżeli jest ona jak najbardziej uzasadniona, a w tym wypadku uzasadniona była. Z drugiej strony dobrze się stało, że rzeczywiście korzystając z pomocy rządowej, korzystając z pomocy pana wojewody, miasto Kalisz zostało zasilone środkami tak, że te środki, które z działań inwestycyjnych przerzuciliśmy na gospodarkę odpadami, nie wpłynęły w istotny sposób, nie załamały kwestii związanej z procesem inwestycyjnym miasta. Ja natomiast zadaję sobie pytanie, co dalej? Czy jeżeli będzie taka sytuacja i chciałbym tutaj uzyskać odpowiedź, czy to od pana prezydenta, czy od pana naczelnika, jak będzie wyglądał dalej, będzie wyglądała kwestia odbioru śmieci w mieście Kaliszu? Bo rozumiem, że jeżeli my nie zapłacimy za odbiór śmieci, to przynajmniej w mojej ocenie, może jest inny stan, to jest inna kwestia. Firmy nie będą zobowiązane do odbioru tychże śmieci. A co za tym idzie, nie wiem, czy radni, którzy dzisiaj głosowali przeciwko temu, zobowiążą się do tego, że samodzielnie będą te śmieci od mieszkańców miasta odbierali. Powiem Państwu wprost, mnie jako radnemu jest wstyd za tych, którzy zagłosowali przeciw. Prosiłbym pana naczelnika.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przyznam się, że również jestem bardzo zaskoczony tym głosowaniem i patrząc po opinie, które pojawiały się na komisjach, poszczególnych komisjach, które opiniowały tą uchwałę, wydawało się, że jeżeli Państwo radni nie wyrazili zgody na to, by podnieść ceny jednostkowe za odbiór odpadów, wyrażą zgodę, żeby ewentualnie takie opłaty ponieść w ramach budżetu miasta. Jak widać, Państwo radni nie widzą żadnej możliwości rozwiązania tego problemu, więc nie wiem, jakie jest ich stanowisko tak naprawdę, bo innych rozwiązań nie ma. Tak prawdę mówiąc, dzisiaj wydział powinien wystosować pismo do odbierających odpady, jak również do Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina i wstrzymać odbiór i przekazywanie odpadów, dlatego że nie będziemy mogli uregulować faktur za kolejne miesiące, a nieuregulowanie faktur za kolejne miesiące również wiąże się z dyscypliną dla prezydenta miasta Kalisza. Nie ma dzisiaj innego rozwiązania niż podniesienie opłaty, na co Państwo nie wyraziliście zgody, lub zmiany budżetowe. Stanowisko jest moje, myślę, wszystkim jasne. Uważam, że pan prezydent teraz powinien zwołać nadzwyczajną sesję i ewentualnie przedyskutować z radnymi kolejny sposób postępowania w zakresie gospodarki odpadami. Dziękuję bardzo. Oczywiście pan prezydent, proszę, a następnie pan radny Dariusz Grodziński. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, a przede wszystkim mieszkańcy, my chcieliśmy również w ramach tych zmian w budżecie dołożyć środki, o których była mowa, na rozstrzygnięcie przetargu na ulicę Śródmiejską oraz na inne zadania inwestycyjne. Także głosując dzisiaj przeciwko tym zmianom, ci radni, tych 11 osób jest przeciwko likwidacji koszmarka komunikacyjnego, jakim jest kontrapas na ulicy Śródmiejskiej. Będziemy musieli dłużej najprawdopodobniej się męczyć z tymi korkami. Myślę, że zwłaszcza radnym SLD powinno zależeć na tym, żeby spróbować z tej sytuacji wybrnąć, bo to oni przecież dołożyli pieniądze jeszcze w poprzedniej kadencji na to, by mimo wszystko ten koszmar w Śródmieściu przeprowadzić. Ja powiem szczerze i tutaj taki gorący apel do pana Zbigniewa Włodarka, który jest byłym prezydentem. No jest to skrajnie nieodpowiedzialne podejście. Ja sobie zakładam, że inni radni mogą nie mieć tak wiedzy na temat konsekwencji, jakie to dzisiejsze głosowanie może mieć. Natomiast pan Włodarek, który był kiedyś prezydentem miasta, no powinien głównie działać w kierunku takim, aby zapewnić sprawne, odpowiednie funkcjonowanie miasta. Uważam, że ta sprawa, ten problem śmieciowy jest wykorzystywany politycznie tylko po to, żeby uderzyć w prezydenta, żeby podkładać nam cały czas nogi. Widzę, że radnym opozycyjnym, którzy sami zresztą po tej stronie, powiedzmy, opozycyjnej zostali i sami się tam ustawili, nie podoba się ten zgiełk inwestycyjny, który w Kaliszu jest widoczny, jest odczuwalny. I chcieliby bardzo, żeby to wszystko przestało działać. Ja jestem no, zszokowany, że po raz kolejny radni wykorzystują moment do tego, by rzeczywiście w ten dobrze funkcjonujący mechanizm włożyć, wsypać po prostu piasek. Ja jestem przekonany, że my na tej sesji nadzwyczajnej, panie przewodniczący, o którą oczywiście będę wnosił, będziemy musieli to przyjąć i w końcu przyjmiemy. Natomiast dzisiaj liczę na wystąpienia facebookowe i medialne klubów opowiadających właśnie to, jaki prezydent jest zły, jak to chce dokładać do systemu pieniądze z inwestycji. Natomiast, Szanowni Państwo, to są wszystko konsekwencje głosowań również Rady Miasta. Prezydent nie jest w stanie, chociażby chciał zrobić nie wiadomo ile, bez współpracy radnych pracować. Ja na tę współpracę byłem zawsze otwarty, jestem dlatego dzisiaj również niemile zaskoczony podejściem niektórych radnych, którzy zawsze mogli liczyć na wsparcie prezydenta przy realizacji swoich
założeń i swojego programu. Także panie przewodniczący, proszę się spodziewać, że ten wniosek wpłynie. Bardzo bym prosił, żeby dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tego naszego organizmu miejskiego jak najszybciej tę sesję zwołać, a my oczywiście będziemy radnych nadal próbować przekonywać do tego, że no jest to nieuniknione po prostu. Dziękuję. Mało tego, panie przewodniczący, to jest na dobrą sprawę taka sytuacja, że i wilk jest syty, i owca cała, ponieważ nie podnosimy opłat dla mieszkańców, nie likwidujemy żadnych inwestycji, ponieważ jest wsparcie ze środków zewnętrznych i na dobrą sprawę można było to dzisiaj przegłosować i wszyscy powinni być zadowoleni. Także jeszcze raz apeluję o rozsądek i o takie podejście odpowiedzialne do spraw miasta. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, ja jestem w pełni świadomy i nie ukrywam, że właśnie dlatego poruszyłem tę kwestię, że dziwi mnie, bo ja rozumiem, że ze względów politycznych czasami radnym, którzy nie sprzyjają prezydentowi, czasami nie wypada, czasami wstrzymują się od głosu, powiedzmy w ten sposób. Natomiast działanie na szkodę miasta za wszelką cenę w ten sposób no nie jest dla mnie zrozumiałe. Szanowni Państwo, będę prosił pana radnego Dariusza Grodzińskiego, żeby na chwileczkę jeszcze wstrzymał się od głosu, ponieważ zmiany, które nie zaszły w uchwale budżetowej, skutkują również kwestiami związanymi z następną uchwałą, z wieloletnią prognozą finansową dla miasta Kalisza. W związku z tym ogłaszam 15-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady sesji Rady Miasta Kalisza. Przed przerwą o głos prosił Pan Radny Dariusz Grodziński. Panie Radny, prosiłbym o wykonanie telefonu. I udzielam Panu głosu. Pan radny Dariusz Grodziński. Widzę, że zanim pan radny Dariusz Grodziński zabierze głos, o głos prosił pan radny Zbigniew Włodarek. Udzielam panu głosu. Proszę, pan radny Zbigniew Włodarek. Czy mamy połączenie? Szanowni Państwo Radni, Pan Radny Zbigniew Włodarek, Pan Radny Dariusz Grodziński, prosiliście Państwo o głos. Ja oczywiście tego głosu udzielam. Prosiłbym o telefon, o połączenie. Udzielam głosu. Próbowałem się dogadać. Proszę, ale pan była... radny Dariusz Grodziński. Cztery razy się włączyła. Chciałem się odnieść do wystąpienia i pana przewodniczącego, i pana prezydenta Krystiana Kinasowskiego. Ponieważ problem zupełnie gdzie indziej jest zlokalizowany. To nie są konsekwencje głosowań radnych. Głosowania radnych są konsekwencją totalnej nieudolności pana prezydenta i jego zespołu oraz brak przygotowanych dobrych materiałów, dobrych, rzetelnych wyliczeń, dobrych danych wejściowych, o które cały czas się radni zapominają, zarówno na komisjach, jak i na tak zwanym zespole specjalnym powołanym do spraw odpadowych. Trudno oczekiwać, żeby odpowiedzialny i rozsądny radny głosował w ciemno, wierząc tylko na słowo honoru, komuś, kto udowadnia przez dwa lata, że ma bardzo niskie kompetencje do zarządzania, jeśli chodzi o gospodarkę komunalną. I takie słowa typu zszokowanie, typu wstyd, typu skrajna nieodpowiedzialność powinny się odbić jako tarczy, jako lustra, w którym się Państwo powinniście przejrzeć, bo dotyczą właśnie dokładnie Państwa, a nie radnych. Radni nie są bezmyślną maszynką do głosowania, którzy przemielą wszystko, co prezydent Kwiatkowski im podrzuci. Radni walczą o dostęp do informacji, o dostęp do dokumentów, ostatnio nawet do raportów wagowych, jeśli chodzi o wyliczenie kosztów tak dużych, jeśli chodzi o odbiorów komunalnych z miasta Kalisza, nie odbijają się z ściany. Trudno oczekiwać od radnych, żeby bez żadnego trybu, bez żadnych wiarygodnych danych wejściowych na słowo honoru przyklepywali bezrefleksyjnie wszystko, co pan prezydent przedstawia. Tym bardziej, że udowadniamy na każdym kroku, że dokumenty wyjściowe od pana prezydenta, a w szczególności z Wydziału Środowiska,
są obarczone wieloma błędami. I o ile pan prezydent nie będzie miał honoru sam się podać do dymisji, to co najmniej powinien zmienić i wymienić wiceprezydenta nadzorującego obszar ochrony środowiska i odpadów komunalnych. I należy też zmienić kierownictwo Wydziału Środowiska, bo widać, że gołym okiem, że tutaj są ogromne braki kompetencyjne, merytoryczne i sprawcze. I powiem w imieniu co najmniej radnych Koalicji Obywatelskiej, ale myślę, że szerszego grona radnych, że nie życzymy sobie takiego traktowania nas i zwracamy się do nas takimi słowami, ponieważ szok, wstyd, skrajna nieodpowiedzialność bardziej cechuje obecny kryzys władzy wykonawczej, który uosabia pan prezydent Kuczynski na to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Włodarek. Czy pan radny Zbigniew Włodarek chce zabrać głos? Czekając za... A, proszę. Udzielam głosu panu radnemu, proszę. Halo? Tak, już jest pan słyszalny, proszę. Jestem słyszalny, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja ad vocem chciałem zabrać głos, ale dużą część tego ad vocem chciałem skierować do pana prezydenta Narzeczonego, którego w tej chwili na sali nie ma. Ale no przecież jest technika, nagrywana jest sesja i pan prezydent będzie miał możliwość odsłuchania tego głosu. Chcę podziękować, ale to podziękowanie traktuję w cudzysłowie za to, że przypomniał pan sobie, że byłem prezydentem miasta. I to w takiej niestosownej sytuacji, po przegranej głosowaniu nad poprawkami do budżetu, ubolewam, że nie przypomniał pan sobie, pan prezydent, 2 miesiące temu, 3, o tym, że byłem prezydentem i mogę w jakiś tam sposób współżyć się z radą, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego trudnego problemu. Chcę jeszcze panu prezydentowi powiedzieć, że jak byłem prezydentem, nigdy, ale przenigdy nie obarczałem opozycji za swoje decyzje. Po prostu trzeba tak przygotować projekty uchwał, że mogą być one krytykowane przez opozycję, ale to jest święte prawo opozycji, żeby w taki czy inny sposób móc się ustosunkowywać do projektów uchwał. Pan to dzisiaj zrobił, pokazał, że winnym za sytuację, która może nastąpić w odbiorze śmieci w Kaliszu, jest jeden człowiek. Jest to absurdalna sytuacja, która się nie zdarzyła nigdy w kaliskim samorządzie. Jest to sytuacja, gdzie jeden człowiek w mniemaniu pana prezydenta będzie odpowiadał za to, że przez 2 lata nie potrafiliśmy w Kaliszu w sposób absolutnie zgodny z oczekiwaniami miasta i mieszkańców Kalisza ten problem gospodarki śmieciowej uregulować. I była kiedyś taka, takie było powiedzonko, z gumka na junka. Tego pan prezydent nie powinien w mojej ocenie realizować. Jest to niesmaczne i głęboko niestosowne, bowiem jest jeszcze, jak pan radny Grodnicki powiedział, 22 radnych, którzy
decydują o tym, jak to zagadnienie związane z gospodarką odpadami ma w naszym mieście decydować. Ja się nie obrażam na pana prezydenta, życzę mu powodzenia i wiele zdrowia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu radnemu, dziękuję. Pozwalam sobie udzielić głosu. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, zaproszeni goście, ale przede wszystkim mieszkańcy Kalisza, bo chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało, żebyście państwo też wiedzieli, w jaki sposób my procedujemy, jak działamy, jak rozwiązujemy problemy miasta. Pan prezydent, zespół prezydencki wraz z magistratem plus radni, jak sama nazwa wskazuje, ci, którzy mają radzić panu prezydentowi, czy też burmistrzowi, wójtowi, w zależności od skali jednostki samorządu terytorialnego. Nasze działanie ma opierać się jak najbardziej na tym, żeby działać dla dobra społecznego. Gmina ma pewne obowiązki. Obowiązkiem gminy jest między innymi kwestia związana z gospodarką odpadami komunalnymi. Ustawa, która reguluje kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi, jest w mojej opinii zła. Ona bierze i bardzo mocno ogranicza, moim zdaniem, konkurencję, jeżeli chodzi o rynek odpadów komunalnych. Ale my, jako Rada, pan prezydent, Urząd Miasta, muszą działać w zgodzie z prawem. I to prawo jasno wskazuje na zasadzie takiej, że gospodarka odpadami powinna się samofinansować i prezydent, radni, władze miasta powinni dążyć do tego, żeby ta gospodarka się samofinansowała. Wiemy już na zasadzie takiej, jak wyglądają kwestie związane z poszczególnymi stawkami, z ofertami związanymi z firmami, które zajmują się odbiorem odpadów na terenie miasta Kalisza, jak wyglądają te stawki. Zdajemy sobie też doskonale sprawę z tego, o czym była mowa na wcześniejszych sesjach Rady Miasta, że my jako Kaliszanie, ja, państwo, produkujemy śmieci coraz więcej. Podejrzewam, że ma to związek również chociażby z pandemią COVID-19, gdzie tych opakowań, często kwestie wysyłkowe, jest coraz więcej. Ale ogólnie jako ludzie produkujemy coraz więcej odpadów, zwiększa się ilość tych odpadów, a co za tym idzie, rosną w skali globalnej ceny za te odpady. Na sesji, po jednej z poprzednich sesji, nie wyraziliśmy zgody na to, żeby mieszkańcy płacili więcej za śmieci. Oczywiście z jednej strony jest to kwestia taka bardzo szlachetna, bo każdy z nas, każdy z radnych bardzo niechętnie głosuje za wszelkiego rodzaju podwyżkami, ponieważ musi się później wyborcom z tego tłumaczyć, dlaczego pan, pani zagłosowała za tym, żeby o 2 zł podnieść, czy tam 4 zł podnieść opłatę za śmieci. Część z radnych nie wytrzymała jakby tej presji, stwierdziła, że nie, zagłosujemy przeciw, mamy pewne wątpliwości. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiał dane. Zbiera się zespół związany z tym, jak racjonalnie pokierować tą gospodarką odpadami komunalnymi w przyszłym roku. W jaki sposób w świetle obecnych przepisów prawa, z tym, co nam dają obecne ustawy, jak racjonalnie gospodarować odpadami komunalnymi. Ale wiemy już, że w tym roku mamy określone braki, jeżeli chodzi o kwestie związane ze śmieciami. Nie jesteśmy w stanie z tego, co zbieramy od państwa, od Kaliszan, nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów odpadów, wywozu odpadów, odbioru odpadów. Miasto Kalisz stanęło przed taką oto sytuacją. Prezydent podjął wszelkie próby razem z Radą, żeby tę sytuację w jakiś sposób unormować. No, nie udało się, tak? Nie podnieśliśmy, nie zbilansowaliśmy tego systemu. W związku z tym następnym krokiem była kwestia związana z przeniesieniem pieniędzy ze środków inwestycyjnych na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W normalnych okolicznościach
Oznaczałoby to, że część inwestycji na terenie miasta Kalisza nie zostanie wykonana, bo tych parę milionów, parę w cudzysłowie, bo oczywiście to znaczna kwota, zakłóciłoby przebieg wykonania inwestycji w naszym mieście. Inwestycji, które już trwają, bo to gołym okiem można zobaczyć. Można przejść się po kaliskich ulicach i zobaczyć, że wiele inwestycji się ruszyło, pomimo niesprzyjającego czasu. Na całe szczęście w sytuacji pandemii pomocną dłoń wyciąga rząd, rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości, który dał samorządowi miasta Kalisza na ten ciężki czas pandemii zasiłek finansowy, dał znaczną kwotę, która miała wspierać inwestycje w mieście Kaliszu. Gdybyśmy zrównoważyli gospodarkę śmieciami, to te pieniądze byłyby środkami dodatkowymi. Za te środki dodatkowe można byłoby rozpocząć nowe inwestycje, na które w chwili obecnej nam, samorządowcom, brakuje pieniędzy, w sensie takim, że nie mamy ich w budżecie. Można byłoby te środki przeznaczyć, czy to na basen Delfin, na rozpoczęcie tego projektu, czy na kwestię związaną z salą sportową przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych. Myślałem o tym i szczerze powiedziawszy, w momencie, kiedy dowiedziałem się, że taki zasiłek ze strony rządu polskiego będzie, od razu ucieszyłem się, że będzie taka możliwość. Ale wiemy, trzeba przełożyć środki. Czym to owocuje? Gdybyśmy podjęli dzisiaj tę uchwałę, mieszkańcy Kalisza nie mieliby podniesionych opłat za śmieci, a inwestycje, które w chwili obecnej się toczą, byłyby dalej dokończone, ku szczęściu myślę, że naszego miasta i naszych mieszkańców. Natomiast nie mogę zrozumieć kwestii związanej z tym, że my wzięliśmy i stwierdziliśmy, część z nas, bo nie wszyscy, stwierdziliśmy, że nie podwyższyliśmy opłaty za śmieci, ale będziemy podejmować takie działania, żeby koniec końcem te śmieci zalegały na ulicach miasta, zalegały w śmietnikach. Proszę Państwa, tu jeszcze zrozumiałbym, gdyby na poszczególnych komisjach, które przecież mają wypracowywać metody, rozumiałbym, gdyby na zespole, który zajmuje się sprawą gospodarki śmieciami, gdyby było na zasadzie takiej, że mamy alternatywę, ale ja tej alternatywy nie usłyszałem. To nie było na zasadzie takiej, że któryś z Państwa radnych, którzy dzisiaj głosowali przeciw, powiedział, mam złoty środek. A dzisiejsze głosowanie bardziej pokazało na zasadzie takiej, nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem, ale i tak zagłosuję przeciw, bo bo co? Jaki był motyw taki tego, że stwierdziliście Państwo, że nie zagłosują, bo to nie jest kwestia związana z tym, że nasi mieszkańcy będą ponosić większe koszty. Odwrotnie, my głosując przeciwko tej uchwale, zmianie do uchwały budżetowej, zrobiliśmy na zasadzie takiej, że nie dość, że jest zagrożenie tym, że nasze miasto będzie tonęło w śmieciach, to jeszcze nie dokończymy być może części inwestycji. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Rondo na Podmiejskiej czeka. Niektórzy radni, ja też się tym chwaliłem, mówię super, że to się udało, tyle lat o to zabiegaliśmy. Ale inni radni, którzy dzisiaj głosowali przeciw, też się tym chwalili. Na zasadzie super, stało się, jest. Właśnie już nie jest. Po dzisiejszym głosowaniu. I szanowni Państwo, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, bo były takie głosy przed tą sesją zdalną, że dlaczego ona tak wygląda. Wiadomo, kwestie związane z COVID-em, ale przede wszystkim kwestie związane z remontem sali recepcyjnej, która jest dużo większa. Szanowni Państwo radni, w tej uchwale budżetowej też były pieniądze przeznaczone na dokończenie remontu sali recepcyjnej. Być może Państwo chcą się, bez względu na to, czy jest COVID, czy nie COVID, dłużej spotykać w takiej formie. Żałuję tego, bo ja zawsze lubię prowadzić sesje w obecności innych radnych. Ale wiele, wiele punktów na tym ucierpiało. Ktoś może powiedzieć, dobrze, to niech Pan Prezydent weźmie, wyciągnie pieniądze ze śmieci, z tej uchwały budżetowej i wtedy my weźmiemy i ją przegłosujemy. Najprostsze rozwiązanie. Ale to nie rozwiązuje problemu związanego z gospodarowaniem odpadami na terenie miasta Kalisza. To znaczy, że co, że my będziemy mieli, przeznaczymy pieniądze na salę recepcyjną,
przeznaczymy pieniądze na kwestie związane z niektórymi drogami, a problem śmieci nadal będzie funkcjonował. W związku z tym ja oczekuję od Państwa, bo ja naprawdę będę dążył do tego, żeby zwołać jak najszybciej nadzwyczajną sesję Rady Miasta, ale jeżeli ktoś z Państwa radnych, którzy głosowali dzisiaj przeciw, ma ten złoty środek i jako radny, radzący prezydentowi przyjdzie i powie: panie prezydencie, rozwiązaliśmy ten problem, mamy takie i tak, taką i taką opinię, zachęcam do tego bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan naczelnik, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję za głos. Oczywiście czuję się trochę dotknięty osobiście, bo również pan Dariusz Grodziński mówił, że może wydział nie jest przygotowany merytorycznie. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że wszystkie dane, o które Państwo prosiliście, były przekazane. Wielokrotnie też musieliśmy, no niestety, domyślać się, jakie są Państwa oczekiwania, bo nie zawsze były te wnioski składane w taki sposób, że wprost do czytania, więc nie zawsze treść była zrozumiała może przez nas, dlatego że różne sformułowania fachowe, jest to zrozumiałe, pojawiające się w różnych informacjach, są przekłamywane i nie mamy o to żadnych pretensji. Natomiast wszystkie dane zostały Państwu szczegółowo przekazane. Chciałbym też odnieść się do zespołu, który pracował przez cztery spotkania. Zespół również przedstawił wszystkie możliwe dane, które są dzisiaj wyciągnięte, możliwe do wyciągnięcia z systemu informatycznego, do wyciągnięcia z systemów obsługiwanych przez Urząd Miasta Kalisza. Należy tutaj podkreślić, że faktem jest, wielokrotnie Państwo zgłaszacie swoje uwagi i rozwiązania, natomiast one znowu nie mają podstaw prawnych, więc to, co mówiliśmy, wielokrotnie Państwa propozycje są nie do zaakceptowania, głównie ze względu na wady prawne i dzisiaj obowiązującą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chciałbym również się odnieść do tej uchwały budżetowej, bo przecież oprócz odpadów komunalnych również tam była poprawka dotycząca odpadów znajdujących się dzisiaj na ulicy Wrocławskiej. Te ponad 8 milionów złotych, które były zapisane, miały również pozwolić na rozstrzygnięcie przetargu w zakresie pozbycia się odpadów z ulicy Wrocławskiej. Dzisiaj się tak nie stanie. Szanowni Państwo, jeżeli w najbliższym czasie nie zostanie podjęta uchwała i nie zostaną przekazane środki, to oczyszczenie tego magazynu, zwracając uwagę na fakt, że wiele odpadów jest w formie płynnej, spowoduje, że nie będzie to kosztowało 18 milionów, tak jak było ostatnio w postępowaniu przetargowym, ale może 50, a może 80, łącznie ze szkodą dla środowiska. Mam nadzieję, że Państwo weźmiecie za to odpowiedzialność. Również jestem radnym i zdaję sobie sprawę, że gdyby dzisiaj część z Państwa nie brała do końca tej odpowiedzialności, wstrzymując się nad głosowaniem nad zmianą uchwały budżetowej, można by było dalej prowadzić różnego rodzaju prace, o których mówił Pan Prezydent, mówił Pan Przewodniczący. Natomiast trzeba mieć świadomość, drodzy mieszkańcy, że organy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym są dwa. Jeden to jest oczywiście burmistrz, wójt, prezydent miasta. Drugim organem jest Rada Miejska Gminy i Rada Miejska Gminy ma kompetencje. I doskonale rozmówcy, którzy przed chwilą brali udział w tej dyskusji, doskonale wiedzą, że ich głos jest głosem ważącym i bez decyzji Rady Miasta, pomimo że ona podejmuje decyzje kolegialnie, niektórych powstrzymuje w działaniu kolejne kroki prezydenta. Więc bez Państwa zgody niektóre decyzje nie będą mogły być podjęte, a w ten sposób pozostawiliście Państwo organ wykonawczy w szachu, bo nie ma innych rozwiązań niż te, które padły dzisiaj, można powiedzieć, z tego miejsca.
Także szanowni państwo, naprawdę zachęcam do zmiany swojej decyzji. Mam nadzieję, że na kolejnej sesji uda się państwa przekonać, by nie zostawić mieszkańców z pełnymi kubłami, by można było rozstrzygnąć postępowanie przetargowe przy ulicy Wrocławskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wiceprezydent, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, a przede wszystkim mieszkańcy miasta Kalisza. Już wiele zostało tu powiedziane odnośnie uchwały budżetowej gospodarki komunalnej, ale także tak trudnych dla środowiska mieszkającego w Szczypiornie przy ulicy Wrocławskiej tych chemikaliów, które zalegają. Ale mam nadzieję, że państwo przeczytali do końca te zmiany, które miały być dokonane, bo tam jest jeszcze bardzo istotna rzecz, która także dotyka tych młodszych mieszkańców, a mam na myśli dzieci. Szanowni państwo, w tej uchwale było także zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne, a przede wszystkim dla dzieci, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy, czyli tak naprawdę dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Oddaję państwu pod sumienie państwa decyzję, ale także proszę o refleksję, o głęboką refleksję i odpowiedzialność za to miasto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu następnego. Punkt 11 to zmiana wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Szanowni państwo, pani skarbnik Aneta Ochocka prosiła o zabranie głosu. Proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w imieniu prezydenta miasta Kalisza w związku z nieprzyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 rzymskiego podpunktu 11 dotyczącego zmian wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, będziemy głosować zmianę w porządku obrad, a więc zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 11 znajdującego się w punkcie 5 projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Kto z państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Tomasz Bezen, pani radna Barbara Oliwiecka. Proszę o oddanie głosu.
Zamykam głosowanie. Szanowni Państwo, 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące. W związku z tym, tym sposobem zmieniliśmy porządek obrad. Punkt 11 został z tego porządku, punkt 11 arabski został usunięty. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Proszę o naniesienie stosownych poprawek w materiałach sesyjnych. A my przechodzimy do kolejnego punktu. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, strony 250-251 materiałów sesyjnych. Rada Miasta Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pani na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Sławomir Lasiecki. Zamykam głosowanie. Szanowni Państwo, 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście 2 na Prezydenta Miasta Kalisza, strony 252-253 materiałów sesyjnych. Rada Miasta Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście 2 na Prezydenta Miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Sławomir Lasiecki,
Pani radna Barbara Oliwiecka i pani radna Karolina Sadowska, prosiłbym o oddanie głosu. Dziękuję, zamykam głosowanie. 22 radnych za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu wynikają ze zwiększenia limitu środków przeznaczonych w 2020 roku na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z wydłużeniem okresu realizacji projektu o 2 lata, to jest rok 2021-2022, oraz ze zwiększenia wartości projektu o środki planowanego limitu na lata 2021-2022. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Dariusz Grodziński i pani radna Karolina Sadowska. Prosiłbym o oddanie głosu, jeżeli Państwo mają taką możliwość. Dziękuję, zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6, rynek pracy, działanie 6.1, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia. Zmiany w przedmiotowej uchwale podyktowane są koniecznością wprowadzenia modyfikacji we wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim, wynikających z pisma instytucji pośredniczącej. Dotyczą one wydłużenia okresu realizacji projektu o 2 lata,
to jest rok 2021 i 2022, jak również zwiększenia wartości projektu o środki planowanego limitu na lata 2021-2022. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radna Barbara Oliwiecka, pani radna Karolina Sadowska, prosiłbym o oddanie głosu. Dziękuję. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Pani naczelnik, przepraszam, proszę skontaktować się z panią Danią Oliwiecką, czy mamy jakieś problemy z... Przechodzimy do punktu następnego. Delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. W związku z upływem 3-letniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisz i Powiatu Kaliskiego zachodzi konieczność delegowania przez Radę Miasta Kalisza dwóch swoich przedstawicieli do pracy w wyżej wymienionej komisji w nowej kadencji. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza pozytywnie zaopiniowała kandydaturę radnej Agnieszki Koniecznej oraz radnej Karoliny Sadowskiej. Na tej podstawie przygotowany został niniejszy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Marcin Małecki i pan radny Piotr Mroziński.
Dziękuję. Zamykam głosowanie. 16 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt kolejny. Rozpatrzenie skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Sławomir Lasiecki. Dziękuję. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 6 w numeracji rzymskiej. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały numer 48/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie statutu miasta Kalisza. Ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych, znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miasta Kalisza, a więc tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego, stanowionego przez samorząd aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała nr 48/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie statutu miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Przechodzimy do punktu 7.
informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Wyżej wymienione informacje otrzymaliście Państwo w korespondencji 1 września tego roku. Zapoznały się z nimi, przyjęły do wiadomości wszystkie merytoryczne komisje Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo pytania do wymienionych informacji? Wobec powyższego stwierdzam ich przyjęcie przez Radę Miasta Kalisza. Przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Kaliszu za 2019 rok. Ze sprawozdaniem zapoznały się komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Zbigniew Włodarek. Udzielam głosu, proszę o telefon. Pan radny Zbigniew Włodarek, czekamy na połączenie. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zabrać głos dotyczący wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020. Zgłaszałem wcześniej chęć zabrania głosu, ale technika opóźniła moje zgłoszenie i mamy wrażenie teraz takie, że chcę zabrać głos o Miejskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Ja chcę zwrócić uwagę tylko, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli mogę, poza jakby innym tematem już, to w kilku zdaniach chcę zasygnalizować taki oto problem. Realizację. Tak. Mogę? Halo. Bardziej. Mogę, tak? Kontynuować? Tak, jak najbardziej. Powiem od lat o tym, żeśmy mówili wśród radnych o takiej oto sytuacji, że analizujemy realizację budżetu za pierwsze półrocze po upływie 3 miesięcy. Oficjalnie na sesji Rady dzisiaj, czyli że minęły prawie 3 miesiące, jak ten budżet za pierwsze półrocze został zrealizowany. I ułomność tej analizy polega na tym, i to wskazywałem przez wiele lat, że mamy dystans czasowy 3 miesięcy od upływu pierwszego półrocza, i zaledwie 3 miesiące do końca roku na to, by wyciągając wnioski po dzisiejszej sesji, po posiedzeniach komisji, można było korygować te elementy związane z niezrealizowaniem czy opóźnieniem zadań, które wystąpiły w pierwszym półroczu. I mam taką propozycję, żeby jakby tematu nie rozciągać w czasie, by po upływie roku budżetowego 2020 i w dalszych latach po upływie pierwszego półrocza wspólne komisje budżetu i rozwoju miasta gdzieś 15-20 dni po upływie tego terminu spróbowały wspólnie z panami prezydentami ustosunkować się do tego, co miało miejsce w omawianym okresie realizacji budżetu. Bo my na dzisiaj mamy taką oto sytuację,
na zakończenie powtórzę się, że w zasadzie to wszystko jest spóźnione. Ustawodawca dał nam termin do końca września i zgoda, natomiast my powinniśmy jakby wyprzedzać ten proces analityczny i najważniejsze wnioski z realizacji budżetu za pierwsze półrocze i cały rok kalendarzowy realizować wcześniej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu radnemu. Dziękuję za ten głos. Szanowni Państwo, ja domyślam się, jaka jest intencja pana radnego. Nie wiem tylko, czy byłaby ona jakby do pogodzenia z kwestią związaną ze sprawozdawczością, jeżeli chodzi o poszczególne wydziały, poszczególne instytucje Urzędu Miasta Kalisza, no bo można byłoby iść dalej tym tropem, że powiedzmy taka sesja i posiedzenia komisji, które miałyby przeanalizować wykonanie budżetu w pierwszej połowie danego roku, musiałyby się odbywać na przełomie lipca i sierpnia. Myślę, że byłoby to po pierwsze ciężkie ze strony pracy sprawozdawczej, a też być może też z innych powodów, ale rozumiem intencje, że rzeczywiście w pewnych sytuacjach o informacje o pewnych wykonaniach, bądź też raczej o niewykonaniach budżetu otrzymujemy dosyć, czy planów finansowych otrzymujemy dosyć późno. No, wydaje mi się, że też rolą, czy też z naszej strony, ze strony radnych, może jest to też kwestia takiego zaangażowania, żeby niektórych tematów, niektórych kwestii finansowych pilnować mocniej i na bieżąco śledzić ich wykonanie. Ale dziękuję za ten głos, bo on rzeczywiście wskazuje jakby pewien problem, jeżeli chodzi o sprawozdanie z pierwszej połowy roku. Przechodzimy do kolejnego punktu, znaczy w tym samym punkcie jest jeszcze, proszę Państwa, sprawozdanie za rok 2019 z realizacji uchwały nr 46 przez 564 2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie realizacji pilotażowego projektu pod nazwą Powrót z bezdomności. Ze sprawozdaniem również zapoznały się Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do punktu 10. Interpelacje. Przypomnę jedynie, że interpelacje i zapytania należy przekazywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czekając na ewentualne inne zgłoszenia, pozwolicie Państwo, że nie będę już przechodził do mównicy, tylko pozwolę sobie na zgłoszenie czy zaakcentowanie interpelacji tutaj od stołu prezydialnego. Szanowni Państwo, chciałem zgłosić dwie interpelacje. Jedna z interpelacji dotyczy osiedla Dobrzec, a dokładniej budynku, który położony jest przy ulicy Wyszyńskiego na wysokości osiedla, które znajduje się od strony ulicy Granicznej. Znajduje się tam obiekt, który niegdyś był wykorzystywany w celach handlowych, a w ostatnim czasie pojawiły się głosy wśród mieszkańców, tak przekazali mi mieszkańcy osiedla Dobrzec, zaniepokojeni planami, potencjalnymi planami przekształcenia tego obiektu, który niegdyś miał służyć pod handel dla celów rozrywkowych, a dokładniej rzecz biorąc pod klub bądź dyskotekę. W związku z tym będę zwracał się tutaj do pana prezydenta o wypowiedź, czy do Urzędu Miasta dotarły takie informacje, bądź też czy ewentualnie w wypadku, gdyby taka działalność miała zostać tam podjęta, to czy miasto Kalisz ma jakąś możliwość tego typu działalności zablokować, ponieważ no nie ukrywam, że mieszkańcy okolicznych budynków
raczej nie są zachwyceni potencjalnym klubem czy dyskoteką w tamtym rejonie. A druga interpelacja dotyczy kwestii związanych z ekologią w naszym mieście, ale bardziej pod tym kątem takim już całościowym. Chodzi o to, czy możliwe jest sformułowanie w mieście Kaliszu planu adaptacyjnego, przepraszam, dla miasta Kalisza, który kompleksowo przygotowałby miasto Kalisz na wyzwania ekologiczne, obejmował kwestie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, komunikacji miejskiej, elektromobilności, gospodarowania odpadami, rozwiązań komunikacyjnych, zieleni miejskiej, gospodarowania wodą na obszarze miasta oraz dbałości o jakość powietrza i na obszarze miasta. Chodzi o to, że oczywiście Rada Miasta, poszczególni radni, ale oczywiście również pan prezydent, zespół prezydencki podejmuje bardzo często wiele takich działań. Natomiast dobrze byłoby, żeby one składały się w jeden plan, w jedną strategię, która dawałaby w przyszłości możliwość pozyskania środków zewnętrznych na tego typu działania. I wydaje mi się, że już na tym etapie sporządzania takiego planu adaptacyjnego można byłoby próbować pozyskać środki z instytucji zewnętrznych. Wiem, że dysponuje takimi środkami między innymi Bank Ochrony Środowiska. W związku z tym może wskazane byłoby, jeżeli jesteśmy zainteresowani poprawą jakości życia w mieście Kaliszu i nastawieni na ekologię, to dobrze byłoby, żebyśmy całościowo zebrali te kwestie związane z ekologią w Kaliszu w jeden plan, żebyśmy postępowali później zgodnie z tym planem. To są moje dwie interpelacje, które oczywiście prześlę do pana prezydenta drogą elektroniczną. Udzielam głosu panu radnemu Zbigniewowi Włodarkowi. Pan radny Zbigniew Włodarek. Proszę, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym wrócić na chwilę do tego punktu, który dotyczył zmian w budżecie miasta Kalisza. Gdzieś tam w przeszłości była taka oto sytuacja, że tych zmian było zdecydowanie mniej. Życie biegnie, ja rozumiem, że tych zmian jest więcej i trzeba je realizować. Natomiast gdzieś też przez, tak jak w poprzednim głosie mówiłem, występowałem o to, by duże zmiany w budżecie miasta Kalisza na dany rok procedować oddzielnie. Dzisiaj mieliśmy sytuację, gdzie kwota prawie 9 milionów była łącznie skomponowana w projekt uchwały budżetowej. I stało się oto tak, że nie było akceptacji do przeznaczenia pieniędzy inwestycyjnych na pokrycie kosztów wywozu odpadów, ale przy tej okazji pan przewodniczący taką długą tyradę wygłosił, padły inne ważkie zadania, które powinny być w mieście realizowane. I trzeba nam coś z tym tamtym zrobić, przeczytać jeszcze raz ustawę o finansach publicznych, czy rzeczywiście, jeżeli są takie sytuacje sporne, trzeba razem całe zmiany w projekcie uchwały budżetowej głosować en bloc. My sami sobie w mieście, i mam tego świadomość, taką sytuacją wyrządzamy krzywdę. Bo część radnych, czy tam określona grupa radnych może nie zgadzać się z jednym zagadnieniem, ale w związku z tym mamy taką sytuację, jaka wystąpiła dzisiaj. I chciałbym, żeby nie było takiej sytuacji, jak dzisiaj wystąpiła,
że dyskusja na temat tych wszystkich niedogodności dla miasta, dla gospodarki odpadami wywiązała się po przegłosowaniu projektu uchwały. No, nie można tak jakby być, w mojej ocenie, że rozpętujemy, czy rozwiązujemy dyskusję, czy zawiązujemy dyskusję, przepraszam, w momencie, jeżeli radni nie wyrazili aprobaty dla danego zagadnienia. No, trzeba przewidywać, że mogą być przeróżne stanowiska w tej materii i tak żeśmy trochę dyskutowali nad rozlanym już mlekiem. Spaliło się coś, a my dyskutujemy, że miał miejsce przed chwilą pożar. Trzeba było dyskutować na ten temat przed tym, w mojej ocenie oczywiście, i to jest taka robocza jakby spojrzenie na sprawę, przed przegłosowaniem, przed przystąpieniem do głosowania. Bo rzeczywiście po głosowaniu zaczęliśmy merytorycznie dyskutować o problemie. Problemie ważkim dla miasta. Mieszkańcy zauważają jeden szkopuł, który nie został w tej dyskusji podjęty. To jest 12 tysięcy osób, które nie znajdują się w deklaracjach o produkowaniu, w cudzysłowie, śmieci. Nie mieszkańcy Kalisza mówią, że nie wolno ci zagłosować za tym, za podwyżkami, jeżeli 12 tysięcy ludzi nie chce płacić. My w mieście Kaliszu nie wypracowali takiej oto sytuacji, że możemy kontrolować deklaracje o produkcji śmieci i coraz to nam tych deklaracji przybywa. Zamiast ubywać, 12 tysięcy ludzi nie chce płacić i to jest końcówka mojego wystąpienia. I Kaliszanie mówią, my za nich płacić nie chcemy. I trzeba do tego tematu także podejść, a nie szukać, to jest ostatnie zdanie, winy z tym, że był prezydent Włodarek, dziwić mu się, że tak głosuje, że tego nie rozumie. Trzeba z ludźmi rozmawiać po gospodarstwu, trzeba spotykać się z klubami, trzeba się spotykać z mieszkańcami, a nie po rozlanym mleku, po sytuacji niekomfortowej dla prezydenta, szukać winnego. To jest dla mnie jakiś kuriozum w historii samorządu kaliskiego, które nie powinno się wydarzyć, a ja w tamtym wystąpieniu życzyłem panu przewodniczącemu dużo zdrowia, nie gniewam się, jego prawo, mógł tak powiedzieć, ale trzeba to zmienić, styl pracy w tym zakresie trzeba zmienić. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że na dzisiejszych obradach sesji Rady Miasta Kalisza nie było żadnej uchwały, która podnosiła opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. A także chciałem zaznaczyć, że przed każdym z głosowań, w momencie kiedy podejmujemy uchwałę, następuje pytanie do Państwa Radnych, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w temacie określonej uchwały. Pani Radna Elżbieta Dębska. Pani Radna Elżbieta Dębska. Halo? Pani Radna? Mnie? No tak, teraz Panią Radną słychać. Mnie? Słychać, już słychać tak. Panią Radną. Dobrze, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Radni, ja w temacie interpelacji, ale komfort mówienia jest bardzo trudny, rzeczywiście. Ja mam taką interpelację, która dotyczy wszystkich mieszkańców Kalisza, przede wszystkim młodzieży i jest ona złożona na wniosek rodziców, uczniów, Technikum Świętego Józefa przy ulicy Złoty. Jest to szkoła, to nie publiczna szkoła, która jako placówka oświatowa funkcjonuje już od 4 lat. Jest w trakcie takiego ciągłego rozwoju. W szkole jest 21 oddziałów, 545 uczniów, a problemem dużym jest
możliwość dojazdu młodzieży do tej szkoły. Ja interpeluję w takim temacie, żeby uruchomić w potrzebnych godzinach, czyli godzinach rannych i późno popołudniowych, dodatkowe kursy autobusowe. Przynajmniej my kiepsko panią słyszymy. Istotny jest tutaj przestrzeganie zaleceń głównego inspektora sanitarnego. Także uważam, że jest to jakby bardzo ważne w tym momencie. I druga sprawa też dotyczy jakby tej szkoły, bowiem wiemy, że alternatywnym środkiem komunikacji dla młodzieży może być rower. I interpeluję, żeby pomyśleć o tym, że na przestrzeni tej ulicy Złotej od ronda żołnierzy niezłomnych do siedziby szkoły, czyli do seminariów, pomyśleć o budowie ścieżki rowerowej, bo to dopiero zapewni bezpieczeństwo rowerzystom wszystkich. Mam przede wszystkim na uwadze młodzież, którą pojeżdżającą do szkoły. Dziękuję bardzo. Pani radna, jeżeli dobrze zrozumiałem treść interpelacji, chodzi o uruchomienie dodatkowych połączeń autobusowych, którym mogliby się poruszać uczniowie Technikum Diecezji Kaliskiej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakąś interpelację chciałaby pani? No i dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11, zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 13, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym przechodzę do punktu 14, zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad... A przepraszam, pani Kamila Majewska, oczywiście, zanim jeszcze zamknę porządek obrad, proszę bardzo. Pani radna, udzielam pani głosu, proszę o telefon. Pani przewodnicząca, myślę, że za chwilę się połączy. Proszę, udzielam pani głos. Dobrze, dziękuję. Ja otrzymałam głos, natomiast mnie tam nie słychać. Słychać panią wyraźnie, głośno. Tak, dobrze, bo po prostu zupełnie na YouTubie mam wszystko z jakimś wstecznym czasem. Dobrze, ja chciałam złożyć oświadczenie, mianowicie w związku z sytuacją, iż w mediach pojawiają się oświadczenia klubu radnych Lewicy i posłanki Karoliny Pawliczak, które są ustalane bez mojej obecności, a o których dowiaduję się tylko z mediów. Kiedy zwołuję klub radnych, radni Zbyszek i Łukasz Budarkowie nie pojawiają się, tłumacząc, że byli już na spotkaniu poselskim, pomimo że jest to klub radnych. Ja natomiast otrzymuję informacje, jak mam głosować, bez możliwości przedyskutowania tego z klubem. Nie widzę dalszej możliwości współpracy w klubie i w związku z tym chciałam złożyć oświadczenie, że odchodzę z klubu radnych Lewicy ze wszystkimi oczywiście tego konsekwencjami, natomiast pozostaję nadal członkiem Lewicy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję bardzo pani radnej i pani przewodniczącej za to oświadczenie. No, oczywiście bieżąca sytuacja zawsze doprowadza do różnego rodzaju sytuacji, jeżeli chodzi o politykę miejską.
No i życzę pani przewodniczącej, żeby teraz, jak już rozumiem, jako radna niezależna dalej pełniła swoją pracę na rzecz miasta, ponieważ znam panią radną jako radną wielu kadencji. Pani przewodnicząca też bardzo często zabierała głos w ważnych sprawach społecznych, politycznych. W związku z tym życzę powodzenia na tej jakby nowej drodze życia polityczno-samorządowego. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 29 sesji. Mam tutaj zapisane w scenariuszu, że następna 30 sesja odbędzie się 29 października 2020 roku, natomiast ja nie ukrywam, że jestem przekonany, że Państwo radni otrzymają informację, że odbędzie się sesja nadzwyczajna, ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mieszkańcy Kalisza będą zawaleni śmieciami, zawaleni odpadami komunalnymi. W związku z tym planowana sesja byłaby 29 października o godzinie 9, natomiast oczekujcie Państwo radni, że pozwolę sobie zwołać sesję nadzwyczajną. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim Kaliszanom, którzy oglądali dzisiaj, dziękuję paniom z kancelarii, dziękuję pani mecenas, pani skarbnik, dziękuję naczelnikom wydziałów i oczywiście panu wiceprezydentowi, panu prezydentowi i też obsłudze technicznej, która umożliwiała, że w miarę sprawnie ta dzisiejsza sesja w takich warunkach mogła przebiec. Dziękuję bardzo.